To, co działo się za oknami, przypominało prawdziwą wojnę. Biegnący chodnikami, wąskimi alejkami między blokami żołnierze zdawali się patrolować i przeszukiwać każdy, nawet najdrobniejszy kąt. Policyjne radiowozy, ciężarówki militarne wolno krążyły po okolicy, jakby cały czas wspierając i osłaniając swoich ludzi. Obserwowałem wszystko z okna, oczywiście przy zgaszonym świetle, licząc, że nikt mnie nie zauważy. Najgorsze w tym wszystkim było to, że kompletnie nie miałem pojęcia, co tak naprawdę się dzieje. Jest zamieszanie, jest chaos. Wiem, że wojsko i policja próbuje z czymś walczyć, ale dlaczego? Z kim? Po co? Nic nie wiem. Agata rzuciła tylko jakieś strzępy informacji, które nijak nie są w stanie mnie uspokoić, nie mówiąc już o wyjaśnieniu czegokolwiek. Dostrzegłem, że trzech uzbrojonych po zęby żołnierzy wchodzi do mojej klatki schodowej. Kurwa. Błyskawicznie odskoczyłem od okna, pędząc na palcach, w samych skarpetkach w kierunku drzwi wejściowych. Upewniłem się jeszcze, że zarówno górny, jak i dolny zamek w drzwiach są przekręcone. Wiem, że pewnie niewiele to da, ale dodatkowo wykorzystałem też łańcuch, który poprzedni właściciel musiał tu zamontować jeszcze w latach 90. Moje oczy zatrzymały się na komodzie, która stała tuż obok. Trzymaliśmy w niej buty, te na jesień, zimę, klapki, trampki. Był to również schowek na stos reklamówek foliowych na zakupy oraz przechowalnia kilku toreb Agaty, które dobierała odpowiednio do okazji. Najciszej, jak tylko mogłem, przesunąłem ją w kierunku drzwi, dodatkowo barykadując wejście. Pamiętam słowa Agaty. Miałem siedzieć cicho i udawać, że mnie nie ma. W myślach zacząłem układać alternatywny plan ucieczki. Moje mieszkanie znajdowało się na pierwszym piętrze. Myślę, że bez problemu byłbym w stanie zejść na balkon znajdujący się niżej, zeskoczyć na trawnik i uciec. O ile oczywiście nie natrafię na patrole żołnierzy lub policjantów. W przeciwnym wypadku nie mam innych możliwości. Nie będę się przecież wspinał na dach. Przez moment zacząłem się zastanawiać, o czym ja w ogóle myślę. Jaka ucieczka, jakie balkony? Co ja robię? Dlaczego miałbym niby uciekać? Przecież to jest policja i wojsko, tak? Ich zadaniem jest służyć i chronić obywateli, czyli mnie. Mam rację do jasnej cholery, czy nie mam? Odgłos kroków poniósł się echem po całej klatce schodowej, docierając również do moich drzwi. Żołnierze byli na parterze i zapukali do jednego z mieszkań. Stałem w milczeniu, przysłuchując się wszystkiemu z niemiłosiernie szybko bijącym sercem. Kolejna seria uderzeń, tym razem głośniejsza, jakby bardziej agresywna i napastliwa. Po chwili rozległ się brzęk przekręcanego zamka i otwieranych drzwi. Usłyszałem męski głos, zapewne należący do jednego z żołnierzy. Pytał o coś lub o czymś informował. Niestety nie byłem w stanie wychwycić ani jednego słowa. Za moment pojawił się kolejny, tym razem damski głos. Sąsiadka spod jedenastki. Bardzo miła i sympatyczna kobieta. Mieszkała z mężem i synem, który już dawno powinien przenieść się na swoje. Nagle usłyszałem, że głos kobiety przybrał błagalny ton. Dalej nie byłem w stanie niczego zrozumieć, ponieważ słowa żołnierzy oraz sąsiadki zlewały się w jedną kakofonię wyrazów. Jedyne, co mogłem wywnioskować, to fakt, że doszło do jakiejś kłótni. Może chcieli zająć jej mieszkanie jako jakieś centrum dowodzenia? A może ten synalek coś przeskrobał i teraz jest... Nogi się pode mną ugięły. Ręce zaczęły drżeć. Nie słyszałem już żadnych głosów. Co?
co tam się stało. Czemu sąsiadka... Mój potok skołatanych myśli przerwał odgłos kroków, który ponownie rozbrzmiał na klatce. Żołnierze zaczęli wchodzić po schodach na piętro, a to oznacza, że za moment staną pod moimi drzwiami. Co mam robić? Co mam robić? Co... Omal nie wrzasnąłem. Drżącymi dłońmi zasłoniłem sobie usta, by przypadkiem nie wydobył się z nich żaden dźwięk. Chciałem podejść do drzwi i spojrzeć przez wizjer, ale wiedziałem, że jakikolwiek ruch, stuknięcie czy uderzenie natychmiast zdradzi moją obecność. Halo? Jest ktoś w domu? Proszę otworzyć. Prowadzimy działania kontrolne mające na celu sprawdzenie bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców przebywających w budynku przy ulicy Jaroszyka. Jeśli właściciel lub lokatorzy są teraz w mieszkaniu i nas słyszą, prosimy o natychmiastowe otworzenie drzwi w celu inspekcji. Mniej więcej tak brzmiały słowa żołnierza znajdującego się po drugiej stronie. I co mam teraz zrobić? Powinienem się odezwać? Powiedzieć, że nie mam zamiaru nikogo wpuszczać, czy żądać wyjaśnień? Jeśli ktoś przebywa w tej chwili w mieszkaniu, proszę otworzyć. Żołnierz nie dokończył. Usłyszałem głos sąsiada z naprzeciwka, który być może zaniepokojony całą sytuacją, postanowił sprawdzić, co się dzieje. Najciszej, jak tylko mogłem, podszedłem do drzwi. Delikatnie odchyliłem zasłonę wizjera i przyłożyłem oko. Tak jak się spodziewałem, dostrzegłem swojego sąsiada. Faceta koło 40 z potężnym mięśniem piwnym. Tuż pod moimi drzwiami stało 3 żołnierzy i 2 policjantów. Możemy sprawdzić pańskie mieszkanie? A w jakim celu? Sąsiad należał do tych, którzy przy każdej możliwej sytuacji są w stanie rozkręcić aferę z czegokolwiek. Co się stało panu w rękę? Nie powiem, ale to pytanie mocno mnie zdziwiło. A co to pana obchodzi? Skaleczyłem się nożem i co? Nie wolno się skaleczyć nawet? A jeśli... Cudem powstrzymałem krzyk, zasłaniając usta dłońmi. Sąsiad upadł na kolana, a następnie wylądował na granitowej posadzce klatki schodowej. Kilka sekund, być może całkiem dla nas cennych, zajęło nam zorientowanie się, że za moment każdy będzie musiał stawić czoła jednemu zakażonemu. Pierwszy zerwał się Witek, który momentalnie ruszył w kierunku wejścia na arenę. Zapewne po to, aby odciągnąć uwagę zakażonego lub zakażonych od nas. Podejrzewam, że celem tego zadania było to, aby każdy stoczył walkę z zarażonym, jednak doskonale wiemy, że te istoty nie wykazują żadnych zdolności logicznego myślenia. Wątpię, że każdy trup wybierze sobie jeden cel i za nim będzie biegał. To wszystko ładnie może brzmieć w teorii, ale z tego co zauważyliśmy, w większości przypadków zachowują coś na wzór instynktu stadnego. Poruszają się grupami, takimi właśnie grupami biegają zaopatrzonymi celami. Gdy Witek pobiegł w kierunku wejścia, jeden z zakażonych natychmiast puścił się jego śladem. 3 natomiast nieprzerwanie pędziło w kierunku Przemka. On stał najbliżej i to właśnie na niego biegli zarażeni. O kurwa! Biegną na mnie! Pomóżcie mi! Nie możemy stać w miejscu! Musimy być w nieustannym ruchu, rozumiecie? Spieprzaj! Ruszyłem wzdłuż siatki, poszukując czegoś, co znacznie ułatwi mi walkę z nieumarłymi. Jednocześnie rozglądałem się za siebie, aby upewnić się, że żaden z przyjaciół nie potrzebuje nagłej pomocy. Biegliśmy na oślep, niczym we mgle, każdy w swoją stronę.
Tym sposobem wprowadziliśmy zarażonych w stan dezorientacji. Zgłupieli, o ile można to tak nazwać. Nie wiedzieli, za kim biec, co w ostateczności doprowadziło do tego, że każdy z nas miał swojego nieumarlaka na ogonie. Kilka metrów od siebie zauważyłem nóż. Ostrze błysnęło, odbijając światła reflektorów. Natychmiast pobiegłem w jego kierunku. Był to dość solidny, ciężki nóż. Wyglądał jak myśliwski, który sam kiedyś miałem. Jestem przekonany, że jeden cios takim bydlakiem powaliłby każdego. Obróciłem się za siebie, aby zorientować się w sytuacji. Witek zatrzymał się przy siatce, przywierając do niej plecami. No, chodź tu, skurwielu! Zaraz sobie zatańczymy! Zakażony biegł w jego kierunku, wyciągając przed siebie ręce i charcząc niemiłosiernie. Nie wiedziałem, jaki jest plan Witka, co zamierza zrobić. W pewnym momencie myślałem, że powinienem rzucić mu się z pomocą. Lecz wtedy odskoczył od siatki, pozwalając, by zakażony wbiegł w nią z pełnym impetem. Witek momentalnie do niego doskoczył, dźgając licznymi seriami zadawanymi śrubokrętem. Po chwili nieumarlak padł na arenę bez ruchu. Mikołaj, za tobą! Natychmiast odskoczyłem w bok, bez namysłu, zupełnie instynktownie. Kątem oka dostrzegłem zakażonego, który minął mnie z donośnym rykiem. Podbiegł jeszcze kilka kroków i zatrzymał się, jakby zorientował się, że jego potencjalna ofiara, czyli ja, gdzieś zniknęła. Nie miałem zamiaru tracić czasu. Momentalnie doskoczyłem do niego, biorąc zamach, a następnie zatapiając ostrze prosto w jego czaszce. Zdziwiłem się, jak zaskakująco łatwo przeszło przez tkankę. Przez moment, wykonując atak, myślałem, czy ostrze nie ulegnie zniszczeniu. Nie złamie się, nie pęknie, wygnie lub coś podobnego. Tymczasem zatopiło się tak, jakbym wbił nóż w arbuzę albo dynię. Gdy tylko wyciągnąłem ostrze, truchło nieumarlaka padło na ziemię. Zostało nam tylko dwóch. Paulina i Przemek dalej biegli wzdłuż siatki. Tuż za nimi, w odległości dwóch, może trzech metrów, zakażeni, którzy za wszelką cenę próbowali ich dosięgnąć. Macie jakiś plan? Jak się pozbyć tego skurwiela? Jest cały czas za tobą, biegnij w moją stronę! Jak będzie dostatecznie blisko, zajmę się nim! Pomogę ci! Ten nóż to całkiem niezły bydle. Nie, nie, nie! Zajmij się Pauliną! My z Przemkiem damy radę! Dobra! Paulina! Biegnij w moją stronę, słyszysz? Biegnij prosto na siatkę! Jak już będziesz przy niej, zwolnij! Powiem ci, gdzie jest zakażony! Odczekasz chwilę i gdy ta kurwa będzie metr od siebie, odskoczysz, jasne? Paulina nie odpowiedziała, ale widziałem, że zrozumiała polecenie. Pędziła przed siebie, zgodnie z moimi wskazówkami. Tymczasem ja zająłem dobre miejsce, by w odpowiedniej chwili doskoczyć do nieumarlaka i wpakować mu ten nóż prosto w ryj. Dobra, możesz się zatrzymać. Jest kilka metrów za tobą. Uwaga, przygotuj się. Raz, dwa, teraz! Paulina odskoczyła, powtarzając plan Witka. Lecz tym razem zakażony wykazał się niesamowitym wręcz refleksem. Zatrzymał się tuż przy samej siatce, rycząc i szczerząc pożółkłe zęby w stronę siedzącej na ziemi Pauliny. O kurwa! Bez chwili wahania rzuciłem się na zakażonego. Już brałem zamach, gdy ten nagle obrócił się w moją stronę, chwytając mnie za prawe ramię, w którym trzymałem nóż. Co jest, kurwa? Poczułem jego cuchnący oddech. Widziałem jego mętne oczy, niemal ziejące pustką. Czułem jego smród.
Nie wiem, czy kiedykolwiek byłem tak blisko zakażonego. Czy miałem czas, by tak dobrze mu się przyjrzeć, poczuć. Z całych sił usiłowałem utrzymać go jak najdalej od siebie. Dokładnie jego ręce i zęby. Nie mogłem pozwolić, by się do mnie zbliżył. Ręka zaczęła mi drżeć. I w tym momencie coś wylądowało na mojej twarzy. Zdychaj, kurwo. Otworzyłem oczy. Zorientowałem się, że już nie czuję ucisku. Lecz ręce nadal trzymam tak, jakbym się przed nim bronił. Spojrzałem pod nogi. Na ziemi dostrzegłem ciało zarażonego. Jego głowa była wielką, rozłupaną skorupą, z której sączyła się gęsta, czarna niemal ciecz. Właśnie ta substancja ciekła mi teraz po twarzy. Otarłem się z obrzydzeniem. Ja pierdolę. To chyba wszyscy, co nie? I wielkie brawa dla naszych uczestników. Jak sami widzicie, świetnie poradzili sobie w indywidualnej walce z bestiami. Przed wami ostatni etap tego testu. Zapytałbym, czy jesteście gotowi, ale obawiam się, że nie macie wyjścia. A wy, kochani, jesteście gotowi? W takim razie czas na finał dzisiejszego starcia. Arena wolna! Nie wiem, co to wszystko miało kurwa znaczyć, ale miałem tego dość. W tym momencie tak bardzo żałowałem, że nie posłuchaliśmy Witka. Znowu miał rację. Znowu ostrzegał i czuł, że coś tu śmierdzi, ale nie. My uparcie brnęliśmy w to gówno. Zamydlili nam oczy odrobiną spokoju i godziwych warunków, gdy tak naprawdę zrobili z nas rozrywkę dla spragnionego wrażeń tłumu. Jedno jest pewne. Jeśli tylko uda nam się wyjść z tego bez szwanku, zajebie ich. Zajebie tego prezydenta, Marcina, tego Google'a, który tak pięknie opowiada. A Witkowi chyba nigdy już się nie sprzeciwię. Zawsze będę robił to, co on powie i uzna za stosowne. W tym momencie reflektory zgasły. Nie wszystkie, tylko część. Co i tak spowodowało, że na arenie zrobiło się ciemniej. Kurtyna rozstąpiła się po raz kolejny, a ja usłyszałem donośne, gardłowe charki. Tak, kolejni zakażeni. Lecz tym razem nie jeden, nie czterech, tylko ośmiu. Policzyłem ich dość szybko. Ośmiu zakażonych. Co to oznacza? Że mamy średnio po dwóch nieumarlaków na łebka. Ja pierdolę. Ośmiu popierdoleńców. Mamy w ogóle jakieś szanse? Słuchajcie, ich jedyną bronią są ich zęby, tak? Pamiętajcie, nie możemy pozwolić, aby coś nam zrobili. Nie mogą nas ugryźć, zadrapać, nic! Teraz nie ma co liczyć na żadne taktyki i plany. Musimy ich po prostu rozpierdolić! No super, wszystko fajnie. Ale jak mamy to zrobić? Przecież... Uważaj! W tym momencie jeden z zakażonych rzucił się na Przemka. Dosłownie wyskoczył, wyciągając przed siebie łapska. Przemek momentalnie się obrócił, poprawiając swoją pozycję. Nie było czasu na zastanawianie. Nie było czasu na rozpatrywanie swojego położenia. Po prostu zacisnąłem palce na rękojeści noża, i tak jak w przypadku poprzedniego zakażonego, wbiłem skurwielowi ostrze prosto w czerep. Ten zacherczał niemiłosiernie, padając na kolana. Cały czas trzymał Przemka za rękę. Nie zdążyłem się zorientować ani obrócić, gdy nagle usłyszałem lekki okrzyk Pauliny za swoimi plecami. Jak się po chwili okazało, być może uratowała mi dupę, rozwalając stojącemu za mną zarażonemu łeb łomem. Witek został otoczony przez trzech zombiaków. Zauważyłem, że nie trzyma już śrubokręta, który miał wcześniej, lecz solidny młotek. Gdy jeden z nieumarlaków próbował go chwycić,
Ten dosłownie zmiażdżył mu czaszkę jednym solidnym uderzeniem. Oczywiście nie miałem zamiaru stać i się przyglądać, tylko od razu zerwałem się w jego stronę, aby zwiększyć jego szanse. Tym razem jednak to Przemek okazał się szybszy. Z doskoku, nie zwalniając tempa, zrobił zamach, roztrzaskując głowę zarażonego zdobytym na początku kijem bejsbolowym. W tym samym momencie Witek, niczym niewzruszony, wymierzał kolejny cios trzeciemu napastnikowi. Cała nasza walka z zarażonymi trwała kilkanaście sekund, a przynajmniej tak mi się wydawało. Gdybym miał być szczery, najprawdopodobniej z całą ósemką poradziliśmy sobie znacznie szybciej niż z poprzednimi czterema. Zakażeni padali jeden po drugim, skutecznie uśmiercani wymierzanymi przez nas ciosami. Wprawa? A może panika? Zapewne jedno i drugie. W każdym razie udało nam się. Po chwili reflektory błysnęły ponownie. Tłum zaczął dopingować, bić brawa. My staliśmy na środku areny katowickiego spotka w towarzystwie 13 leżących w różnych miejscach ciał nieumarlaków. Wow, ależ to była walka! Kochani, wielkie brawa dla naszych zwycięzców! Tym testem udowodnili, jak wielu z was tu obecnych, że mają niezłe jaja. Pokazali, że stać ich na nierówną walkę, są gotowi stawić czoła wyzwaniom i świetnie operują różnymi rodzajami broni. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Brawa dla was! Tymczasem głos zabierze nasz prezydent. Zapraszam! Gratulacje, zaliczyliście test, a to jest spory sukces. Owszem, zaliczyło go przed wami wielu innych ochotników, ale również wielu nie podołało. Zginęli, ponieważ nie potrafili współpracować. Nie potrafili ocenić sytuacji, wykorzystać danych im narzędzi. Skoro nie potrafili poradzić sobie tutaj z taką małą grupą zakażonych, to jak mielibyśmy na nich liczyć w chwili prawdziwego zagrożenia? Nie moglibyśmy. Wy natomiast... Czy ciebie kompletnie popierdoliło? Tak, do ciebie mówię, frajerze. Co ty sobie myślisz, że możesz legalnie zamykać ludzi w klatce i napuszczać na nich zakażonych? Ty jesteś kurwa normalny? Siedzisz sobie w tym zjebanym garniturku i myślisz, że jesteś królem tego cyrku? A co ty byś zrobił, gdybyś musiał stawić czoła tym skurwielom, co? Walczyłbyś? Czy pierwszy byś stąd spierdolił, aby ratować swoją dupę? Przemek. Przemek, zamknij się. Może ty pokaż, jaki jesteś kurwa twardy. No, pokaż. No cóż, proszę państwa, jak sami widzicie, emocje po stoczonych walkach wręcz kipią w naszych uczestnikach. Ale jest to jak najbardziej zrozumiałe. Muszą teraz solidnie wypocząć. Jeszcze raz wielkie brawa dla nich. Kątem oka dostrzegłem piorunujący wzrok prezydenta. Przysięgam, że gdyby tylko wzrok mógł zabijać, cała nasza czwórka leżałaby tu razem z rozwalonymi przez nas zakażonymi. Jarek odłożył mikrofon i chwycił prezydenta pod ramię, wyprowadzając go z zajmowanej przez nich loży honorowej. Tłum cały czas bił brawo, jakby spektakl i całe show nadal trwało. W tym momencie kurtyna rozstąpiła się po raz kolejny tego wieczoru. Natychmiast spojrzeliśmy w jej kierunku. Tym razem jednak, zamiast zakażonych, na arenę weszło czterech żołnierzy. Zapewne chcieli nas wyprowadzić. Jednak nie zbliżyli się. Zrobili tylko kilka kroków, a następnie zatrzymali się jeden obok drugiego i wycelowali w nas. Nie zdążyłem zauważyć, co to było, ale wyglądało jak strzelby. Duże, solidne strzelby, rodem z Terminatora. Chciałem krzyknąć, podnieść ręce do góry, przeprosić za Przemka, obiecać poprawę, mówiąc wprost cokolwiek, ale nie zdążyłem. Strzał. Nie jeden, lecz kilka, które zlały się w jedną całość.
Czułem, jak coś wbija się w moje ciało. Spanikowałem. Momentalnie serce zaczęło walić mi jak oszalałe. Chciałem coś zrobić, ale nie byłem w stanie się ruszyć. Obraz zaczął rozmazywać mi się przed oczami. Nie mogłem zachować równowagi. Nogi ugięły się, jakby były zrobione z waty. Przewróciłem się. A potem wszystko spowiła ciemność.